Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat najnowszego Samsunga Galaxy S20 FE, czyli Fan Edition wersji 5G, czyli tej mocniejszej wersji. Chciałbym Wam opowiedzieć, co mi się w nim podoba, co mi się nie podoba, no i ogólnie sprzedać Wam moje pierwsze wrażenia dotyczące tego modelu. Jest on u mnie na testach, będziemy go intensywnie testować, także no myślę, że będzie ciekawie, a jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to oczywiście zostańcie ze mną do końca. A teraz możemy zaczynać, zapraszam. Okej, żeby nie przedłużać, to telefon prezentuje się w ten sposób. Aczkolwiek ja jeszcze chciałem wrócić na chwilę do samego pudełka i pokazać Wam, co jest w środku, a czego nie ma w środku, ponieważ wszyscy narzekamy na Apple, że odeszło od ładowarek, od słuchawek i tak dalej. Natomiast tutaj, ku mojemu zaskoczeniu, czego nie znalazłem w pudełku, o ile mamy tutaj adapter, który jest adapterem do szybkiego ładowania, niestety jest on adapterem tylko ładującym o mocy 15 W. Jak możecie zauważyć, 15 W... czyli szybki protokół ładowania, natomiast nie najszybszy, ponieważ S20 FE można ładować przy użyciu 25-watowych ładowarek, czyli tutaj delikatna oszczędność, którą poczynił Samsung. Kolejna sprawa, to mamy taki wypełniacz z kablem USB typu C. I niestety nic więcej. Mamy typ USB typu C na USB typu A, ale brak już słuchawek. I tutaj również tych słuchawek nie znajdziemy. Także no jest to faktycznie jakaś oszczędność, na pewno dlatego również ten telefon będzie troszeczkę tańszy. Weźcie to pod uwagę, że żadnych słuchawek nie ma, nawet takich ze złączem USB typu C, ponieważ jacka 3,5 mm również w tym telefonie nie uświadczymy. Także no, albo bezprzewodowe słuchawki, albo jakaś przejścióweczka, albo coś takiego, natomiast nie mamy tutaj słuchawek w środku. Okej, i zostawiając kwestię akcesoriów, chciałbym przejść szybciutko do obejrzenia samego telefonu z zewnątrz, ponieważ ogólnie po pierwszym chwyceniu go w dłoni naprawdę telefon mi się bardzo podoba, aczkolwiek mam pewne zastrzeżenia co do jakości materiałów, wykonania i tak dalej. Oczywiście mówię tutaj o plastikowych pleckach, które są po prostu plastikowe. To czuć, telefon jest lekki dzięki temu, natomiast ten plastik jest całkiem fajny, całkiem przyjemny, taki gładziutki, miękki i tak dalej, i aż w pewnych miejscach jest zbyt miękki, jak możecie zobaczyć na przykład tutaj. Po prostu telefon wręcz sam się ugina. Ogólnie nie jest źle w większości miejsc. Tu wszystko jest całkiem twarde, natomiast jak tak sobie delikatnie naciskałem, to faktycznie tutaj jest parę takich miejsc, które są po prostu bardzo miękkie. I to nawet nie trzeba zbyt dużej siły przyłożyć, żeby ten telefon się tutaj, ten plastik się tutaj wyginał. Także to jest taki delikatny minusik, natomiast mamy bardzo fajnie wykonaną ramkę. Wydaje mi się, że jest aluminiowa. To pewnie może zbierać jakieś tam uszkodzenia ewentualnie, gdy telefon nam spadnie. Natomiast naprawdę w dłoni trzyma się go naprawdę bardzo dobrze. Fajne ma rozmiary, fajną wagę, nie jest zbyt ciężki. No jest po prostu taki w sam raz. Jeżeli chodzi o rozmiary, to właśnie tutaj chciałbym go porównać z modelami S20 Ultra. I jak możecie zobaczyć w porównaniu do S20 Ultra, jest on delikatnie mniejszy. Natomiast w porównaniu do S20 jest on delikatnie większy. Także plasuje się raczej rozmiarowo tak porównywalnie do modelu S20 Plus. No i wydaje mi się, że jest to spoko rozmiar, jak dla mnie wręcz idealny. I tak jak mówię, trzyma się go w ręce naprawdę bardzo dobrze. I przechodząc do jednej z najważniejszych zmian w modelu S20 FE 5G, no to musimy poruszyć temat ekranu. Mianowicie jest to płaski ekran. Płaski ekran wykonany w technologii Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+, który no moich oczekiwań niestety nie zaspokaja i uważam, że jest to jedna z gorszych rzeczy, które w tym telefonie widzę. Aczkolwiek no nie wiem, czuję pewnego rodzaju niedosyt, ponieważ porównując ostatnio model S10, myślałem, że naprawdę S20 FE będzie czymś dużo lepszym. Natomiast tutaj spotykam się z ekranem, który no po prostu jest gorszy. Możecie zauważyć to, co mi się rzuciło od razu w oczy, to po prostu to, że ten ekran jest taki blady, taki szaro-bladawy. Chodzi mi o to, że po prostu bardziej jest mu bliżej do ekranów, które wykorzystywane są w modelach z serii A, A51, A50, A40 i tak dalej. Takie modele również testowałem i po prostu widzę duże podobieństwo, jak możecie zobaczyć tutaj. To po prostu dużo bardziej widać ten kontrast pomiędzy czarnymi ramkami a samym wyświetlaczem. No i ktoś powie, że tutaj jest folia naklejona i faktycznie ta folia delikatnie zniekształca ten obraz, aczkolwiek tutaj również mam folię, troszeczkę porysowaną, ale tego kontrastu
tak bardzo nie widać. To jest S20, to jest model S20 FE. Także pod tym kątem zdecydowanie widzę różnicę, no i niestety dzięki temu, a właściwie przez to, te czernie, które są tutaj wyświetlane na tym AMOLEDowym wyświetlaczu, nie są tak samo czarne jak na S20. Czyli no niestety jakby mi się to ogólnie nie podoba, wolałbym ten zakrzywiony Infinity O Display, tutaj również z Infinity O Display, natomiast on nie jest zakrzywiony. Natomiast no ogólnie nie podoba mi się to i wolałbym tutaj te zakrzywione rogi, ale oczywiście każdy lubi to, co tam lubi. No i na ten moment mogę wam po prostu powiedzieć, że no jest gorzej moim zdaniem. Ale przechodząc dalej, tak jak wspominałem, mamy tutaj 120 Hz, a właściwie o tym jeszcze nie wspominałem, ale mamy tutaj rozdzielczość Full HD+. I to jest jedyna rozdzielczość, jaką mamy, nie można jej podwyższyć ani obniżyć, jest ona zablokowana na rozdzielczości Full HD+, czyli mamy pewną analogię do modelu S10e. Czyli no po prostu mamy takie ograniczenie, natomiast jest możliwość zmienienia płynności ruchu. I tutaj naprawdę bardzo fajnie, ponieważ Samsung nie daje nam adaptacyjnego odświeżania ekranu, tylko możliwość zablokowania na standardowym lub wysokim odświeżaniu, czyli w 60 bądź 120 Hz. No i to jest naprawdę spoko, aczkolwiek po przesiadce z modelu S20 Ultra z S20 widzę pewną różnicę i delikatne klatkowanie. Ten ekran nie jest mimo wszystko tak samo płynny jak w modelach S20 i S20 Ultra, które testowałem, więc tutaj no też czuję pewnego rodzaju niedosyt, aczkolwiek naprawdę bardzo i tak fajnie to wygląda. I kolejna sprawa, o której chciałbym powiedzieć, to niestety uszkodzenie ekranu, czyli kolejny Samsung, z którego korzystam, którego mam na testach i po raz kolejny jest on uszkodzony. Ma uszkodzony wyświetlacz, co widać dość wyraźnie, natomiast teraz pewnie tego nie widać, aczkolwiek zaraz zrobię jakieś przebitki, żeby było widać. Ogólnie mówię tutaj o zielonej tincie i takich dziwnych plamach na tym ekranie. Niektóre miejsca są jaśniejsze, niektóre są ciemniejsze. Widać to bardzo dobrze właśnie w ciemniejszych warunkach oświetleniowych, czy tam na jakichś szarych obrazkach, niekoniecznie na czerniach, ale na właśnie tak jak tutaj w menu mogę sobie przejeżdżać, tak? Jeżeli siedzę sobie w ciemnym pomieszczeniu, no to bardzo wyraźnie widać te zielone kolory, te zielone przebarwienia, które tutaj wychodzą. Nie mówiąc już o włączeniu filtra światła niebieskiego, wtedy to w ogóle to już jest naprawdę cały zielony ekran i no nie wygląda to po prostu dobrze. Nie rozumiem, dlaczego tak jest, aczkolwiek naprawdę jest to mocno skorelowane ze 120-hercowym odświeżaniem i po przejściu na 60-hercowe odświeżanie jakby ta różnica delikatnie spada i ten zielony odcień również się zmniejsza, więc jest to tutaj jakoś skorelowane, nie do końca wiem jak, ale no mimo wszystko to również nie powinno tak wyglądać, według mnie. Dajcie mi znać, czy mieliście podobne problemy i no i ogólnie jestem ciekawy, czy jest jakieś rozwiązanie na to, poza wymianą ekranu. I jeszcze kolejna sprawa dotycząca ekranu, a mianowicie tej dziury w ekranie. Okej, wszystko fajnie, jest naprawdę bardzo mała i porównywalna do modeli S20. Właściwie wydaje mi się, że jest taka sama, natomiast widzicie ten pierścień, ten metalowy pierścień? Tak, on jest teoretycznie czarny, ale jest metalowy. I właśnie tak jak teraz widać, że on się świeci tak bardzo mocno, tak również widać to w refleksach normalnie. I no i nie rozumiem tego. Bo normalnie podczas użytkowania często miałem tak, że po prostu widziałem biały pierścień dookoła tej kamery. Co chyba nie powinno tak wyglądać, raczej to powinno zostać jakoś tak lepiej ukryte, tak jak w S20. Tutaj mamy czarny pierścień. Widzicie to? Mam nadzieję, że widać. Ogólnie nie rozumiem. Wydaje mi się, że to tutaj powinno zostać lepiej jakoś tam ukryte, a mamy takiego bubla trochę. No chyba, że to tak miało wyglądać, ale no mi się to nie podoba. Ogólnie nie, Samsungu. Proszę to zmienić. Wydaje mi się, że to tak nie powinno być i tutaj też czekam na waszą opinię. Także tak, podsumowując temat wyświetlacza, moim zdaniem jest on gorszy niż w modelach S20. Widać to od razu, rozdzielczość jest niższa, samo zagęszczenie pikseli również jest niższe. No po prostu ekran jest słabszy, ale nie jest tragicznie, więc tutaj też nie mogę powiedzieć, że będę się tego bardzo czepiać, ponieważ jak na telefon, który nie jest do końca super flagowcem, no wydaje mi się, że jest to do zaakceptowania, choć nie rozumiem tego kontrastu. I ramek, dużych ramek, tej brudki na przykład, to mi się nie podoba.
ale mi się nie wszystko musi podobać. Przejdźmy dalej. I pewnie zastanawia Was, jak ten telefon radzi sobie pod kątem wydajności, ponieważ mamy tutaj Snapdragona 865, czyli pierwsza jakby wersja telefonu takiego dostępnego, który możemy zakupić od Samsunga bezpośrednio z Snapdragonem 865 na pokładzie. No i proszę bardzo, zrobiłem sobie teścik w AnTuTu Benchmark. I co się okazało? 566 tysięcy punktów właśnie w tym AnTuTu Benchmark, czyli naprawdę bardzo dobrze. Dobrze też wypadła temperatura, spadek baterii całkiem nieźle, co bardzo dobrze koreluje z moim S20 5G. Jak możecie zobaczyć, ogólnie troszeczkę słabiej, natomiast CPU wypadł delikatnie gorzej. Co jakby nie przekłada się tak na samo działanie tego telefonu, ponieważ oba telefony śmigają bardzo podobnie. No i w mojej ocenie, co możecie, będziecie mogli zaraz ocenić sami, tylko sobie wyczyśćmy RAM. No i proszę bardzo, zobaczmy, jak szybko się te aplikacje odpalają. Okej, tutaj było bardzo podobnie. YouTube Music, Xiaomi Home, okej. Instagram. No muszę przyznać, że jest dość podobnie, natomiast na S20 troszeczkę szybciej ładuje te aplikacje, ale to nie jest duża różnica. I moim zdaniem ta różnica jest do zaakceptowania totalnie. Okej. No jakby widzicie, że to jest bardzo niewielka różnica, jakaś jest, ale no do zaakceptowania, więc tak jak mówię, no procesor tutaj bym się naprawdę nie czepiał, co natomiast bardzo na plus to to, że ten telefon się mi nie grzeje. To znaczy, że tak jak miałem problemy z Note'em 20 Ultra i Exynosem 990, tak tutaj ten Snapdragon naprawdę dobrze sobie radzi z odprowadzaniem ciepła, no i przez te w sumie już 2,5 dnia jak go testuję, naprawdę dobrze się zachowuje, ta kultura pracy jest całkiem ok. Jak możecie zauważyć, najwyższa temperatura to było 39 stopni. Nie użytkuję go też jakoś super bardzo intensywnie, nie gram na nim w żadne gry. Natomiast przeglądanie internetu, no i takiej typowo biurowej pracy tutaj wykonywałem sporo, więc wydaje mi się, że po prostu to będzie się dobrze zachowywać. To tak jak mówię, to są dopiero pierwsze wrażenia, jeszcze sporo testów przede mną, ale jak możecie zobaczyć, tylko 34 stopnie na CPU, natomiast bateria tutaj cały czas w miarę stabilnie 32 stopnie, także do zaakceptowania telefon naprawdę się nie grzeje, nie miałem z tym żadnego problemu. No i zobaczymy, jak będzie dalej, ale jak już wspominam o baterii, no to mamy tutaj 4,5 tysiąca mAh i muszę przyznać, że całkiem nieźle się to sprawdza. 48% baterii teraz. Odłączyłem telefon o jakiejś 7 rano z prądu, no i dzisiaj mam chyba około 3 godzin SOT, więc całkiem dobry wynik, jeżeli mam 50% i wydaje mi się, że spokojnie byłbym w stanie wytrzymać jeszcze cały kolejny dzień bez ładowania. Pomijając fakt, że teraz nagrywam z Wami film, więc pewnie nie będę w stanie, ale jeżeli bym tego nie zrobił, to prawdopodobnie byłbym w stanie. Jak możecie sobie zobaczyć, dopiero 2 dni testów, tutaj 2,24, około 70-30%, więc no myślę, że około 5 godzin SOT spokojnie wykręci ten telefon. Natomiast takiego jednego dnia, jeżeli bym jednego dnia intensywnie używał, to myślę, że około 6, może nawet 7 godzin powinno się udać wykręcić. Zobaczymy, jak to będzie się sprawować jeszcze w ciągu całego przyszłego tygodnia, ale naprawdę tutaj oczekuję, że te wyniki będą dobre. No i jak możecie zobaczyć, jeszcze sobie szybko podsumujemy. 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, to jest ta wersja uboższa, ponieważ jest jeszcze jedna z 8 GB RAMu i mamy na pokładzie 256 GB pamięci wbudowanej. Ta wersja kosztuje 3800 zł bodajże, natomiast ta konkretnie 3200. Tak mi się wydaje. Jeszcze w linkach oczywiście zamieszczę aktualne ceny, tak jak zawsze robię. No i w sumie na ten moment chciałem się z Wami tym wszystkim podzielić. No i przechodząc jeszcze do kamer. Tutaj szybciutko pokażę Wam jakieś przykładowe zdjęcia. W porównaniu z S20 testowałem to wczoraj w nocy, na trybie nocnym, więc tutaj ten telefon
troszeczkę wypada gorzej moim zdaniem, ale ocencie sami w tym momencie. W ciągu dnia nie miałem jeszcze okazji testować, ponieważ cały czas pracuję albo się uczę, więc te testy postaram się nadrobić jeszcze w pełnej recenzji. No ale tak, możecie sobie zobaczyć jeszcze testik Zoomu, taki syntetyczny w moim studio. No i w sumie nie wiem co jeszcze. Co byście jeszcze chcieli wiedzieć na temat tego telefonu? Aha, czytnik linii papilarnych. To mnie to również zaskoczyło, ponieważ czytnik jest optyczny. Działa troszeczkę gorzej niż w S20. Nie będę was oszukiwać. Tutaj to wykrywanie jest wolniejsze, ale to też jest bardzo, bardzo taka malutka różnica. Więc tego też bym się nie czepiał. Ogólnie jest naprawdę dobrze. Ale no, mógłby to być czytnik ultrasoniczny, też bym się nie pogniewał, ale tak jak mówię, no gdzieś Samsung szukał oszczędności i tutaj również ją pewnie znalazł, więc no cóż, nie można mieć wszystkiego. Szybko jeszcze porównamy sobie te dwa czytniki, o ile mi się to uda. No, jak możecie zobaczyć, przede wszystkim różnica jest w położeniu. Tutaj bardziej w S20 FE ten czytnik jest położony niżej, tak jak miało to miejsce w modelu S10. Czyli mamy takie nawiązanie do modelu S10. No i jak widzicie, tutaj ta celność tego... Szybkość odblokowywania wcale nie jest różna, natomiast celność w odblokowaniu, w wychwycie tego odcisku, no tutaj pozostawia troszeczkę do życzenia. Aczkolwiek może jeszcze nie jestem nauczony tego miejsca i nie potrafię tego kliknąć. No nie wiem, zobaczymy w pełnej recenzji, także to jeszcze wszystko wam powiem dokładnie. Także tak, na ten moment szczerze mówiąc nie mam jeszcze takiego pełnego zdania, aczkolwiek telefon na pierwszy rzut oka mi się podoba. I byłbym w stanie nawet go kupić i używać i do tej pory jest całkiem znośnie. Ale zobaczymy jak będzie później i mam nadzieję, że w pełnej recenzji pokażę wam wszystkie różnice pomiędzy S20 FE, S20 i S10, ponieważ wydaje mi się, że cenowo jest to podobna półka, właściwie ta sama półka, a podzespoły, no czy będą warte upgrade'u po prostu do Snapdragona 865, czy może warto zostać z Exynosem w S10? To taki temat również sobie poruszymy. No i co? Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się podobała taka forma w ogóle tego filmiku, to będę bardzo wdzięczny za kliknięcie lajka, subskrypcji, dzwoneczka, napisania komentarza. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to dajcie znać śmiało w komentarzach. Ja mam do was jedno pytanie zasadnicze, ponieważ jesteśmy po Czarnym Piątku, po Black Friday. Czy udało wam się zgarnąć jakąś super okazję? Co kupiliście? Za ile kupiliście? Pochwalcie się w komentarzach. Bardzo chętnie się dowiem, co można było ukraść ze sklepów, ponieważ no, mi się nic nie udało znaleźć i nic nie kupiłem. Niestety. Także takim jestem Januszem promocji. No, to tyle w tym temacie. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.